Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, co może kogoś z was, czy nawet większość z was bardzo zaskoczyć, kolejne spotkanie z Elden Ringiem, dzień po dniu. Jak gdyby nigdy nic, wow. Po prostu niemożliwe, nierealne. A jednak stało się. I tak, co dzisiaj w planach w sumie? Może warto byłoby od tego też zacząć. Moment dzisiaj w planach jest bardzo prosta rzecz, która się nazywa przeżycie i dokończenie zwiedzania tego całego dziadostwa. Więc tak. I teraz, jakie obrażenia będą tak na minimum? 376. Powiedziałbym, że mało. Ale nie jestem pewien, ile biłem daj mi z takiej kosy. I jak unikać jego ciosów tych? 272, no to tak, to faktycznie malutko. Faktycznie malutko bijemy. Ale dobra, może jeśli będziemy bardzo ostrożni, to jeszcze to jakoś przeżyjemy. Chociaż wątpię, żeby to było takie proste. Może też przy okazji przydałoby się używać innej broni niż kosa bezpośrednio w tym starciu. Zapewne tak. No ale nie mogę sobie teraz pozwolić nagle na zmianę w trakcie starcia, więc... Okej, to jest zdecydowanie najgorszy atak. No i dead. No i dead. Teraz zdecydowanie najgorszy. Ale kontynuując... Jesteśmy dzisiaj tu, kontynuujemy przygodę. Zwiedzanie, lamienie, jak zwał, tak zwał. Jest to spowodowane tym, że no, mimo tego, że wczoraj był odcinek, to dzisiaj mam wielką wenę do dalszego siedzenia i lamienia, więc tak, przynajmniej dzisiaj, no, w tym odcinku, w tym momencie, w którym wy to widzicie, ciężko mi tutaj tak bariery czasowe przełamać. Jedyne, co mogę powiedzieć i co, no, co możecie się domyślić po tym, jak tutaj się wypowiadam, to tak, ten odcinek powinniście przynajmniej zobaczyć dzień po poprzednim. Jak wyjdzie, to nie mogę zagwarantować, bo oczywiście różnie bywa ze mną i z moimi planami. No ale mniejsza, 303 i minimalnie mocniejsza. Nadal nie wiem, czy jest to, co jest potrzebne, żeby dobrze pokonać tego koteczka. Ale no, warto spróbować, może nam się nawet uda. No dobra, wybaczcie, tak długo się nie odzywałem, ale tak, to była kwestia tego, że siostra miała dziwną sprawę, którą na szczęście szybko rozwiązaliśmy i jak widzicie, przez cały czas, kiedy milczałem, odcinek nadal trwał, widzicie, nie zepsułem tym razem, nie powtórzyłem błędu z Morgotha, tak, by tego sobie wypominał już chyba na wieki wieków. I mam dosyć tego kotka. Mam dosyć tego kotka. Po prostu jeden błąd już mnie nie ma poprzednim. Nawet nie jest to kwestia... Jakby to najłatwiej określić. Nie jest to kwestia nawet tego, że on jest trudny. Nie, on po prostu ma wkurzający atak. Niesprawiedliwie wkurzający, więc pozwólcie, że go pominiemy. I tak straciłem jeszcze wystarczająco dużo duszów. Przepraszam, runów. Runów. To są runy, nie dusze. Jełopie jeden. Naucz się tego w końcu. I tak... W sumie co więcej mogę powiedzieć. Przynajmniej 800 mogę fajnie farmić sobie... Run za pojedyncze pokonanie tego
Dziada. Okej, okay, znowu zapomniałem o tym samym, czym zapomniałem też ostatnio. Nie. To miejsce nie ma sensu dla mnie. Ja tu będę ginął i ginął i ginął i ginął. No, nie ma sensu po prostu. Może powinienem to wyciąć. Albo w ogóle zacząć odcinek pod przywitania ponownie. Nie będę was oszukiwał. Nie zrobię tego. Zobaczycie wszystkie moje nieudolne walki i tym podobne. Wiem, że za niektórzy z was to uwielbiają. Ale tak, czy jest w sumie coś, co mogę zmienić tutaj teraz szybko, żeby ulepszyć sytuację, czy tam poprawić bardziej niż ulepszyć? Chyba nie. Jedyne, z czym mogę się cieszyć, to to, że właśnie 800 run jest za jednego tutaj tego gnoma. Czekolwiek by go nie nazwać. Aha, jeszcze tutaj nacisłem coś. No ale dobra, mniejsza. Jesteśmy gdzieś. Jakoś dotarliśmy, hura. Sukces, wielki po prostu. Chyba za pierwszym razem ostatnio tutaj też dotarłem, tylko tutaj potem padłem. Zresztą za pierwszym razem trochę mi dziwnie się mówi, plączę się strasznie w tym, co mówię, ale no wiecie, o co chodzi. Ostatnio, chyba też tutaj udało mi się dotrzeć, więc jej, czy coś. To miejsce chyba nie skrywa żadnego niczego. Mój miecz też nie wykrywa. Więc ja. Tylko połowa sukcesu. Drugą połową będzie teraz ciągnięcie kuszy i wyeliminowanie zagrożenia. Tylko muszę jeszcze znaleźć one. Okej, okay. Kusze są bardzo nisko, więc nie ma co się przejmować. I nie ten zakładek. Nie, proszę, postać nie. Dobra. Jeśli będziemy mieć ciężkich przewrotów, to nawet nie będę jej ściągał, bo może jeszcze być potrzebna. I proszę, nawet jest. Dobrze, że to zauważyłem tym razem zawczasu. Zanim by mnie nam... by to mnie znowu złapało. A póki co... Tamtą trasę przelazłem po to, żeby spotkać koteczka. Super. Kolwiek tu jest chroniony przez koteczka. Ale tego akurat jestem skłonny jeszcze spróbować chociaż pokonać. Wydaje się być bardziej podobny do tych klasycznych. I trochę mnicha ognia. Okej. Okay. Zginę. Już to widziałem, mając tego jego miecza. Mój refleks po prostu dzisiaj jest nie za dobry. Ale tak, jeśli coś skrywają te kotki, to możesz mnie poinformować. Ja póki co cieszę się z tego, że znaleźliśmy te prochy mnicha. Jakkolwiek mogą być nieprzydatne i mogę ich nigdy w życiu nie użyć. Pokażę wam i tak zaraz ich opisa. Po czym, miejmy nadzieję, lecimy już na ostatni element z tych podziemi. Bo nie ukrywam, trochę mnie męczą. Nie to, że źle, ale tak, ogólnie męczą trochę. I proszę, macie tutaj właśnie... opisa. No i dobra. Jedziemy. Zostaniemy z tym mieczem. Dzisiaj po prostu to z niego będę głównie korzystał. Czym by nie? Tak, jak już będziemy tam u góry, to musimy zrobić dosłownie tylko jedną rzecz. Wejść tu, pokonać dziadostwo. I miejmy nadzieję cieszyć się z sukcesu. Teraz ostatnia kwestia. Wiem, że niektórzy mogą mnie znowu zwyzać od nubka i tym podobnych. Nie szczędzę sobie czasu i możliwości. Wzywam to. Okej, dobrze, że to zrobiłem. Gdybym tego nie zrobił, to już bym się poddał teraz, szczerze mówiąc. Widząc to dziadostwo. Fajnie byłoby też przy okazji widzieć w ogóle swoją postać. I móc się, chociaż nawet jeśli chwilowo, to wzmocnić, żeby moje ataki były najpotężniejsze jak mogą. Okej, oczywiście, musiał uciec z mojego zasięgu. Chociaż dobra, jak nie ucieknie z zasięgu, to potrafię walnąć nieźle. Okej, teraz pi.
Będzie eksplozja. Będzie eksplozja. Już to wyczułem. Ale dobra, pokonamy dziada. Pokonamy dziada. W sumie, teraz tak sobie uświadomiłem, że zapomniałem właśnie o moich wzmocnieniach. Tak totalnie zapomniałem. Że nawet przy kotkach mogły mi one nieźle pomóc. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, bo boss pokonany. Przepraszam, boss, miniboss. Wiem, że z pomocą tego i nubek i tak dalej, ale i tak jestem zadowolony. I tak, złote nasiono, dzwonek kulisty zbieracza konwali. I coś jeszcze? Właśnie. Złote nasiono, może da nam butelkę, ale dzwonek kulisty zbieracza konwali 2. Nagrobna 4, 5, 6. Jakby to powiedzieć, no dzięki gro, ale to trochę za późno. I morowe korzenie. Oj, tak, 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 tak. Dajcie mi tego więcej, dajcie więcej. Potrzebuję tych śmieci, żeby nakarmić bestie. I tak. Jej, super. Co mnie, to jest tylko najważniejsze pytanie. Co teraz, co dalej? Bo chciałbym się dostać tutaj, jak mówiłem, ale... No, nie wiem, czy to dobry pomysł. Teraz ja byłem aż tak daleko? Nie, nie byłem. Ale mam tam ten cel też, z wulkanicznego dworu. Dobra, będę tylko pewnie żałował, ale pójdziemy się tym zająć. Zanim jednak to tutaj, oddamy morowe korzenie. Spróbujemy pokonać to dziadostwo, które tu siedzi przed chałupą tego czegoś. I pomyślimy potem, co dalej. Ale póki co, hej kolego, mam coś dla ciebie. Proszę. Kamień Gurankła, czy Guranka. Okej, okay, jakaś nowa zabawka. Podoba mi się. Aż będę to chciał sprawdzić, przy czym... O, mogę dodać jednak do butelek, super. No, że zostanę w ten sposób, bo coraz więcej many będzie potrzebne. Jeszcze jak szybko tylko to pamiętam, obiecałem sobie i komuś jeszcze, że parę zmian zrobię w mojej magii, więc... gdzie to jest? Gdzie są te dziadostwa, które miałem ubrać teraz? Dobra, może najpierw zanim to zrobię, to pousuwam co niektóre rzeczy, których, można powiedzieć, niekoniecznie będę korzystał. W ogóle najpierw usunę wszystko i przygotujemy zaklęcia od podstaw. Na pierwszym miejscu, jako że często tego używam, zarzucę to, bo w żywotności bestii będzie to i to. Teraz tak, czy jest coś dalej tutaj, co by mnie się przydało? Nie sądzę, więc przejdźmy do następnej zakładki, czyli tutaj. Nie, nie dawajmy tego. I tak, z tych rzeczy potrzebuję tego. Obiecałem sobie, że kiedyś to znowu zarzucę, więc tak. I teraz... To chcę sprawdzić. I będę tego żałował, ale... Obiecałem jednemu gościowi, że wrócę do Aldeńskich Gwiazd, więc... Tak. Wrócę do nich. Co prawda, żeby z nich korzystać póki co, to potrzebuję tego. Ale niech ci będzie, że to specjalnie dla ciebie wezmę. Zanim jednak coś bardziej jakoś, to idziemy tu. I chcę zobaczyć, jak działa ten... kamień. Wow! Po prostu ciskam kamieniem. Niestety go unikają. Tak, niestety go unikają. Ale bije nie z wyobrażenia. Po prostu jestem głazomiotem. Okej, okay, ale mniejsza, mniejsza. Teraz tak na poważnie. Jeśli mam to dziada pokonać, to musimy przygotować się jak najlepiej, więc... Zrobię to tak. Wypuszczając na niego eldeńskie gwiazdy, oczywiście. Które zadadzą mu, zobaczmy ile obrażeń. Jak na razie jest to taka ilość niezadowalająca, że tak.
Nadal uważam, że eldeńskie gwiazdy do najlepszych nie należą, chociaż... Okej. Okay. Jeśli będzie dobrze puścić, wróg będzie ich dobrze unikał, to może to ma jakiś sens. Teraz muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Okej, okay, ta błyskawica ma sens nawet. Tak, ma sens. Jest naprawdę dobrą inkantacją. Ale teraz mniejsza. Pijemy jeszcze co? I wypuszczamy eldeńskie gwiazdy. Niech się cieszy ten jeden, jedyny... Jakby go to najłatwiej określić. Eldeńskie gwiazdy Enjoyer. Jedyny mój znajomy, który pewnie lubi ten cud, tę inkantację, jak złotek zwał. A, póki co tak, skupmy się właśnie na tym, żeby tutaj sobie jakoś radzić. Musimy być naprawdę ostrożni, bo bije nam to dużo. Okej. Okay. Może go nawet pokonamy. Tylko muszę być ostrożny. Nie ta butelka, brawo ja. Nie ma to jak zmarnować butelkę. Dobra, eldeńskie gwiazdy. Niech się cieszy. I teraz tak, udoskonalony piorun. Trochę tak pouderzamy. Bije to chyba mniej niż włócznie bezpośrednio, ale... Nie będę narzekał. Jest to już zdecydowanie lepsze od włóczni w niektórych sytuacjach, więc... Oj, więc niedobrze. I dobra. I wykończymy gościa głazem. Oj, nie. Swoją drogą? To tylko mnie się wydaje, czy te głazy naprawdę mało żrą? Będę musiał potem przywrócić to do innych moich inkantacji, ale naprawdę wydaje mi się, że te głazy nie żrą tak dużo. I jeszcze biją, nie! Wykończymy go z głaza, obiecuję wam to. Nie, to jest piękne. Podoba mi się to. Podoba mnie się to. I to zdecydowanie mnie się podoba. Przy okazji pokonany za 80 tysięcy. Niezły wynik. Czarne ostrze gargulca, czarna halabarda gargulca. Ładne rzeczy. Dobry towar. A zaraz wam to też pokażę. A, i tak to będzie chyba wyżej, więc szybko tutaj. Tak. Czarne ostrze gargulca. Podobnie jak w innych sytuacjach, coś takiego. No i proszę, to znak sług Maliketa, czarnej klingi. Znowu ten cały Maliket. Do cholery, po prostu nie jestem w stanie stwierdzić, czemu ten Maliket jest taki ważny. Wiem, że dużo o nim mówią, dużo o nim wspominają. Mniej więcej kojarzę coś tam z jego lore. Czemu tak często jest wspominany? On aż tak dużo w tym świecie zrobił, czy co? Bo to dla mnie jest tajemnicą do tej pory. I nie mogę znaleźć jego topora. A, ten topór był gdzieś tutaj, chociaż nie wiem, czy to był topór, czy to było coś innego. A, nie no, wielki topór gargulca, czarny topór gargulca już mieliśmy wcześniej, czy to była halabarda? Może to była jednak halabarda tylko. No jakbym przy kategorii halabard, to... A jest, czarna halabarda gargulca. Tak, dobra. Tak czy jak pokonany. Jej, możemy się cieszyć, świętować i tak dalej. No, to teraz jeszcze tylko zanim właśnie pójdziemy gdzieś dalej coś robić, totalnie nie mam pojęcia co. Muszę sprawdzić to po prostu, bo inaczej mi to spokojnie nie da. Więc tak, tutaj 18, tutaj 12, tańsze, więc lepsze. 15, okej, dobra. Podoba mi się, podoba mnie się. Właśnie opisu tego jeszcze nie pokazałem. Jaki ja jestem zlamiony, proszę. Mhm. Dawno temu Garang był bestią tak straszliwą, że jego poprzednie imię oznaczało śmierć półbogów. Okej, okay. A teraz przy okazji chcę sprawdzić jedną rzecz. Okej, okay, dobra, to można klikać, żeby robić serię itów. Okej, okay. Podoba mnie się, podoba mnie się. Piękne, piękne. Piękny kamyczek. Już go lubię. No i tak, w sumie... Udało się zrobić coś bardzo fajnego, to teraz tylko pytanie, co dalej? Co dalej? Brakuje mi 4 punktów wiary, żeby móc nosić eldeńskie gwiazdy bez niczego. Ale szczerze, eldeńskie gwiazdy nie wiem, czy są dobrym pomysłem dla mnie teraz. Ja się, jak będę miał ten... Brakuje mi teraz słów. No, aktywne...
wielkie runy. Okej, fajnie. Ale w innych sytuacjach raczej nie, więc... Jeśli mam być totalnie z wami szczery, chyba najchętniej bym inwestował teraz w to. Potrzebuję więcej siły, zręczności, żeby po prostu lepiej władać tymi moimi brońmi. Przy czym, jak widać, miecz ma tutaj... Ten miecz przynajmniej ma cenę sił na zręczność i wiarę. Tutaj mamy D na wszystko poza wiarą. Wiara ma z do B. Natomiast sama kosa... możemy tylko znaleźć, jest tutaj. Też ma CC. Zręczność, wiara. Więc mógłbym wiarę, naprawdę mógłbym, ale wydaje mi się, że chociaż do 30 tą zręczność przydałoby się dobić. Potem pomyślę, co dalej. O ile w ogóle dobiłem do takich wartości. No, mamy dosyć wysokie te poziomy. I super, udało się tutaj to zrobić. To teraz, co jeszcze? Prawie pamiętam, że coś jeszcze miałam robić, ale jak mówię, prawie pamiętam, więc ta pamięć jest taka trochę dziurawa. Więc tak... Pozwólcie, że na pewno pomyślę, bo takie lagi umysłu, jakich ja tutaj doświadczam, to nic przyjemnego. A dobra, pamiętam już, co chciałem teraz. Idziemy tutaj z powrotem i tak, znajdziemy albo jedno miejsce łaski, albo mój cel, ten z wulkanicznego dworu, cokolwiek będzie pierwsze. A jak już to ogarniemy, to... co chciałem? Wracamy zająć się jedną rzeczą, którą... Można powiedzieć, przypomniałem sobie przed chwilą, że jeszcze miałem zrobić, ze wszystkich takich innych, poza wejściem do kanałów w stolicy, żeby ten, jak to się nazywa... potencjalnie dowiedzieć się, o co chodziło z tym, że niby muszę poświęcić jakąś nie pamiętam, jak on to mówił, ale kogoś tam poświęcić. Ponieważ jeśli pójdę do kanału i spotkam nie pamiętam, co mówił, ale coś z jakimś płomieniem, jakimś innym, to będę mógł oszczędzić, będę mógł sam się spalić, coś zamiast kogoś, o ile dobrze kojarzę, co tam było mówione i nie przekręcam czegoś. No tam też chcę pójść, zobaczyć, o co chodzi, ale no powiedzmy... Powiedzmy, że tak, że to jest kwestia poboczna, bo najpierw chcę zrobić takie różne rzeczy, które wydają mi się... A jakby to najlepiej powiedzieć, bo teraz trochę mi tak słów zabrakło. Nie powiem, może istotniejsze, co... łatwiejsze? Tak, to jest chyba dobre określenie. Chociaż czy koniecznie to będzie łatwiejsze, to nie wiem. Ale potencjalnie tak, więc... No, po prostu zróbmy co trzeba, jak trzeba. I zobaczmy, co z tego wyniknie. A póki co, tak, jesteśmy tutaj, pod jego nogami. Bijąc mu ponad 1000. Piękne. Okej, przewróciłem gościa. Do rdzenia, może uda się go rozwalić od razu. Ciężko mi stwierdzić. Tak, jeśli uderzy się w rdzeń, to od razu pada. Dostaliśmy za niego... Nie zwróciłem uwagi ile, ale chyba w miarę dobrą ilość. Czy tam dobrą sumę, dobrą wielkość, a mniejsza, już plączę i gadam głupoty. Po prostu jedźmy przed siebie i tak. I chrząszcz krabąszcz. Który jest bardzo wytrzymały, ale i tak niewystarczająco wytrzymały. Ponury kamień 8. Dziękuję za taką wspaniałą ofiarę. Nie była ona konieczna, ale no, nadal, dzięki. I... Dobra, teraz dokąd? Jesteśmy tutaj na dole. Musimy dostać się znacznie wyżej, jeśli chcemy dotrzeć gdzieś po coś, więc... Powiedzmy, że tutaj spróbujemy. I no... Muszę przyznać ten odcinek mimo moich zlamień, mimo moich porażek. Przynosi mi jakąś taką większą satysfakcję niż tamten poprzedni. I to nie mówię złośliwie, czy nie mówię tak głupkowato, tylko poważnie. Wiesz, tak dużo lepiej sobie radzę dzisiaj i czuję, że robimy jakiś postęp, nieco co ostatnio. No ale mniejsza z tym. Ważniejsze, że znaleźliśmy miejsce łaski oraz... Licentę? Ona tutaj? Nie, w sensie, rozumiem, że mogła tu być ona czy ktoś, ale... Jej bym się tutaj nie spodziewał. No. I know well enough who you are.
And what I know is good enough for me. Ciekawe, że wiem mojej maski. In battle, should you have the need. Searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Melania will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. Nie musisz mi nic więcej mówić, dziewczyno. Kupiłaś mnie tymi słowami. Mamy nowy cel, którego musimy znaleźć. Fort na północy. Okej. Dziwne miejsce sobie ta cała Malenia wybrała. Chociaż kim ja jestem, żeby ją pouczać, czym kwestionować, oceniać. Ale okej, naprawdę dziwne miejsce sobie wybrała. Więc ja... Tutaj mnie nigdy nie pomyślał, żeby szukać. Malenia. Tyle co się o niej nasłuchałem, to po prostu... Powiem szczerze, nie wiem, czy chciałbym się z nią spotkać, gdybym po prostu nie robił tego na nagraniu i po to, żeby testować swoje siły. Usłyszałem, że jest naprawdę okropna i ciężka będzie. Jak konkretnie działa, co konkretnie się z nią dzieje? Powiedzmy, że wiem tylko tyle, co można wywnioskować z piosenki ku chwale gościa Let's Be Solo Her, który dosłownie jest specjalistą od polowań na malenie. Bo tak słyszałem jeden, można powiedzieć, chyba nazwał to rapem inspirowanym ten gościu, u którego to słuchałem właśnie w tym Let Me Solo Her. Nie powiedziałbym, że ten, że tam jest dużo spoilerów czy coś. Te wszystkie wielkie tak nie patrzałem na teledyska. Wiem tylko tyle, że właśnie z tekstu wynika, że ludzie mają z nią wielkie problemy, że jest bardzo trudna. A jednocześnie zatrzyma niby wiele ruchów, które w sumie tak naprawdę żaden z nich nie jest ciężki do uniknięcia. Okej. Kolejne miejsce łaski i jakieś wielkie, otwarte pole. Nie wiem, czy mi się to podoba. Tak, nawet chyba bardzo mi się to nie podoba. No ale cóż zrobić? Nie ma rady, nie da rady nic z tym zrobić, więc tak... to jest totalnie nie to miejsce, w które powinienem iść, jeśli szukam tego czegoś. Więc tak, tam postaram się nie stanąć, bo boję się, że to się skończy w wiadomy sposób. Z drugiej strony mam tutaj tego teleskopa i... dużo tu dużo tych rzeczy. Ale tak, prędzej tutaj właśnie chciałbym zobaczyć, co się kryje i jak się kryje. Ciekawe. I dobra, zgubiłem trochę wątek wcześniejszy. Ale tak, na tym lodzie, na tej całej skrawce ja chcę stanąć, boję się, że naprawdę to się skończy w wiadomy sposób. Okej, widzę żywe trupy, a to znaczy tylko jedną rzecz. Pora zmienić mieczyk. Trupki widzę, tak jak zawsze. Teraz z drugiej strony dałem 600, więc... Właśnie chciałem powiedzieć, że może będzie coś cięższego, ale już zlamiłem. No i to tyle byłoby z używania eldeńskich gwiazd. Nie chcę po prostu, wiecie, marnować wszystkich moich łuków runicznych. Na byle co. Mam ich mało, więc tak lepiej je oszczędzać. Chociaż podejrzewam, że naprawdę musi być jakiś dobry sposób na ich farmienie. Jak wspominałem chyba na początku w ogóle serii, a może nie wspominałem, ciężko mi stwierdzić. Słyszałem, że ponoć da się na szczurach to farmić, jak człowieczeństwo w jedynce. W sensie w jedynce Dark Soulsów. No ale słyszałem o tym. I na tym się skończyła moja wiedza. Nie spotkałem się z tym, żeby szczury miały wydropić to. Wow, w ogóle patrzcie na ten atak! 1500? Wow! Wow, po prostu. No i to są piękne numery, piękne liczby, piękne wartości. I też 900, no podoba mi się to. Podoba mi się to, częściej powinienem takie obrażenia zadawać. Może się okazać, że w sumie ten mieczyk jest najpotężniejszą bronią ze wszystkich, które mam. Jeśli tak będzie, to będę... No,
części zaskoczony, a po drugiej części trochę zadowolony, nawet, a nawet bardzo. Bo ma fragmentaryczny moveset na pewno mojej ulubionej broni z Dark Souls 2. Które, jak podkreślałem niejednokrotnie, ja nie hejca nic. Moim zdaniem jest to przyzwoita gra. Nie powiem, że najlepsza, nie powiem najgorsza, przyzwoita. Mam do niej na pewno spory sentyment pod wieloma względami, między innymi takim, że tak to w dwójce nauczyłem się grać w Dark Soulsy. Najwięcej czasu tam spędziłem i samemu chyba ogólnie i też grając w koopie z moim najbliższym po prostu przyjacielem, znajomym, jak zwał to zwał. Ale moim zdaniem mocnym przyjacielem. Który też tą drugą jest moim głównym oglądającym Elden Ringa, więc pozdrawiam cię ponownie. Wiem, że o tobie dużo wspominam. Ale tak... Co jeszcze mogę powiedzieć więcej? Czego by nie mówić? Jakkolwiek by opinia większości fanów serii Souls była, ja będę zawsze szanował, doceniał, nawet jeśli na swój sposób unikalny, czy nie do końca w zdaniu większości prawidłowej, to będę naprawdę doceniał Dark Souls 2. Nie było idealne, podobnie jak każda część, moim zdaniem, ale grało mi się naprawdę przyjemnie. Przy czym mogę powiedzieć, że wersja z Color of the First Sin jest moją bardziej lubianą, a jednocześnie bardziej znienawidzoną. Głównie dlatego, że jest dużo więcej, powiedzmy tam, inwazji. Niektóre lokacje zostały mocno pozmieniane. W nie zawsze moim zdaniem dobrym tego słowa znaczeniu. Czasami jakiś jeden silny wróg został zamieniony na spam 20 słabszych. Czasami na odwrót. Ale no, nie będę tutaj opowiadał o Dark Soulsach 2, bo to nie po to jest ten odcinek. On jest po to, żeby coś zrobić, odkryć, osiągnąć. I w sumie powinienem go kończyć, jeśli chciałbym iść moją ostatnią tendencją do robienia krótszych odcinków. Ale z drugiej strony powiem, nie tym razem. Po prostu ja chcę, żeby był dłuższy. Chcę. I ja to zrobię, będzie dłuższy. Więc wszyscy, którzy lubią długie odcinki, cieszcie się. Wszyscy, którzy lubią krótsze, wybaczcie. Ale po prostu chcę wykorzystać czas, póki mi się chce grać w tego Eldena, póki czuję tą wenę, czuję tą motywację, czuję tą siłę, masę, moc i oczywiście kiełbasę, to jest najważniejsze. Pamiętajcie, że zawsze jak jest siła, masa i moc, to też musi być do tego kiełbasa. Podstawowa zasada, którą poznałem w gimbazie. Więc tak. Tam w gimnazjum powinien powiedzieć, ale... Oko bestii drży. Nie wiem, czy powinienem się z tego cieszyć, czy niepokoić. Ale powiedzmy, że tak. Jest coś na kształt cmentarza. Chciałem powiedzieć na kształt cmentarza. Jak to się nazywa? Więc pewnie zaraz spotkamy tego, jak my tam... tutaj starego znajomego Rocky Mist Wolfers. Znowu. Okej. Okay. No, tego. Marynarza? Czy jakoś tak? Ale jednak nie, mam tu jakieś nowe zagrożenie, które pokonamy z łatwością tym mieczykiem, jeśli będę ostrożny. I kolejne oko bestii drży, czyli będzie kolejny poczęstunek dla bestii. O ile to jest on, bo to może, wiecie, może być jakiś po prostu zwykły przeciwnik tutaj wredny z tej lokacji. Ale tak czy siak, chcę to pokonać. Dobra. Ginie. I czy to ty byłeś źródłem tego wszystkiego? Nie. Nawet nie dałeś mi run. Okej, czyli tu jest jakby jego materialna wersja.
Nie, nie materialna, tylko kolejna, tak jakby. Dobra, tu jest ich po prostu więcej. Okej, okay. Jak strzela, to my zrobimy tak, żeby się wzmocnić i bić jeszcze więcej. I moje podejrzenie, żeby dostać tutaj tą nagrodę, trzeba pokonać tych gigantów, pseudogigantów, czy cokolwiek to jest, we wszystkich miejscach po prostu. Mhm. Oj, trafiło mnie i to bardzo nawet. Dobiło? A tu dwóch było, dobra. Okej. 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 Albo nawet nie okej. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Ale musimy dać radę. I jedyne, co jeszcze mogę ewentualnie tutaj teraz zrobić, to wymienić to na to, żeby te minimalne, większe obrażenia zdawać. I teraz tak, plan jest prosty. Uniknąć większości trupków pospolitych, trafić na tych tamtych i ich pokonać. Przy czym chciałbym też się dowiedzieć teraz, czy powiedzmy z każdym razem trzeba od nowa wszystkich pokonywać, czy to są naprawdę jakieś takie, powiedzmy, elementy zagadki, jakieś tacy pseudobosowie i powiedzmy pokonanie raz jednej z jego form zostawiam martwą na stałe. Wiecie co, nie, zrobimy coś głupszego. Jeśli już mamy tutaj walczyć w taki sposób, to... Chciałem powiedzieć jedną rzecz, ale teraz już nie będę mówił. I tak, po prostu może najpierw będzie, jeśli zrobi coś naprawdę nubskiego. Zaczekam, aż mi się życzko zregeneruje. I spotkamy się za chwilę, jak już będzie pełne. Po czym powiem, co miałem na myśli. Okej, okay, tyle chyba wystarczy. I wracając. Jeszcze zobaczę tylko, ile zdrowia mi brakuje do maksa. Za dużo, żebym się chciał na to czekać. No cóż, robimy głupotę, bo aktywujemy Świętego Skorpiona. To im podniesie, patrzcie, z 5.94 do 6.34, więc... No, moje święta takie będą jeszcze bardziej zabójcze. Póki co idziemy i szukamy w sumie tego źródła moich problemów. Prawda, obrażenia będą większe we mnie wlatywać przez chwilę, ale jakoś przeżyjemy. W ostateczności mogę zawsze zarzucić sobie taką regenerkę. I dla świętego spokoju chyba nawet tak zrobimy. Ale tak, powinno być dużo łatwiej teraz, kiedy mam jeszcze bardziej zwiększone święte obrażenia. A, i żeby nie było, zanoszenie skorpiona... Tracimy tylko trochę na fizyczny, więc wszystko, co bije inne niż fizyczne, nie będzie dla nas aż takim problemem. A wydaje mi się, że właśnie bonus, który dostajemy do świętych, może być tutaj bardzo cenny. Zresztą jest jeszcze coś, co mógłbym zrzucić, niestety nie. Więc idziemy spokojnie, powoli. Wiem, że zaraz trafimy na to, na co ostatnio trafiliśmy. Będzie to wielka chwila, która pokaże mi prawdę o tym wszystkim. Więc miejmy nadzieję, że tak, nie będę musiał tłuc ich wszystkich wszędzie od początku. Jeśli będę musiał, to trudno, jakoś to przeżyję. I tu jest ten most, który pozwala mi tam przejść. A gdzie jest... Gdzie są te wszystkie olbrzymy, które mnie ostatnio atakowały? Bo w sumie nie wiem.
Tam w sumie olbrzymie trupy. Będzie chyba kawałek dalej. Teraz powinno być komunikat, że oko drży. Tak. Oko bestii drży. I jeśli wszystko jest naprawdę zgodnie z moją teorią, to... Dobra, nie jest zgodnie z moją teorią. Trzeba będzie ich pokonywać od początku. I dobra. Niestety, niebezpiecznie zwiększył też ich skuteczność przeciwko mnie. Ale tak. Jeśli będę wystarczająco ostrożny, to może nie padniemy tutaj. O tak po prostu. Okej. I przez chwilę, w teorii przez chwilę będę miał znacznie większe obrażenia przeciwko nim. Niestety to są krótkie. I to też jest coś, nad czym się zastanawiałem. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to prosiłbym o pomoc. Ale czy jest sposób na to, żeby przedłużyć czas trwania takich efektów? Ja się podejrzewam, że gdyby to było zaklęcie, to istniał sposób. Ale tak tutaj to ciężko mi stwierdzić, czy na Ash of War istnieje sposób. Dobra. Tak czy siak, pierwszy pokonany. Jedziemy teraz do miejsca, w którym pojawia się drugi. I tak, pokonujemy go w miarę szybko. Jeśli będę miał farta. I nie będę się odbijał od tych nagrobków z moimi atakami. Okej, i tak dostałem obrażenia, co jest trochę zaskakujące, ale dobra. Okej, dobra. Okej, to było trochę nie w porządku. Dobra, przewrócony, to mogę butelkę łyknąć. I myślałem, że dokończyć roboty. Ale minimalnie mi zabrakło, więc tak i... Okej, drugi odpędzony. Nadal musimy być bardzo ostrożni. Tutaj ostatnio wyskoczyło dwóch, więc... To może być już większym problemem. Okej. Nie ma ich bezpośrednio, to zarzucimy coś takiego chociaż. Na wsparcie moich sił. Bojowych, to żeby mnie leczyło. Łykamy. Okej. I spróbujmy, ile wlezie go pokonać. Okej. Wydaje mi się, że da się jakby jednego tylko sprowokować. To trzeba być bliżej jego strony, zamiast ogólnie środka. Więc dobra, może damy radę. A więc chcę to sprawdzić, bo to jest takie... Przynajmniej dla mnie. Bardzo interesujące. Jak to wyjdzie. Gdzie jest tutaj to źródło drżenia oka? Czy to jest związane z nimi, czy się może mylę? Powiecie, no, to za dużo powiecie. Bo no, nie wykreślam możliwości, że niepotrzebnie się z tym wszystkim męczę, a to są jakieś zwykłe po prostu przeszkadzajki, które mają wkurzać i tyle. Ale przekonamy się, jak już ich wszystkich pokonam. I... Okej, tego chcę pokonywać... Z pomocą właśnie tych takich uświęceń. Fajnie jeszcze było, gdybym trafiał. Ale nie, on musi mieć jakieś takie dziwne ataki, że co chce go uderzyć, to on tego unika. Albo bije mnie plecami.
tyle z ulepszenia. I jeszcze mi znowu trafił w jakiś dziwny sposób. Okej. Okej. Spokojnie, gwiazdny kluczu, dam radę. Dziwne, że teraz nie mam takich wielkich obrażeń jak ostatnio, bo 1000 coś ciągle. Tylko zwykłe 600. Okej, butelki mi się kończą, niedobrze. Okej. Dobra, jeszcze chwila, powinno być dobrze. Jeden cios, celny jeden cios. Nawet nie będę zwykłego ciosa robił, tylko już strzelę tym dla bezpieczeństwa. Mamy to. Kolejny. Dobra. Tu jest kolejny. Super. Udało mi się z moim świętym bonusem go prawie już dobić. No, wydaje mi się, że warto korzystać z G. Z tego świętego ostrza. Dobra. Okej, kolejny pokonany. I teraz jeszcze póki pamiętam, zobaczmy co my tu mamy. Odłamek ludzkiej kości. Ja nie powiedziałbym, żeby to było coś, na czym mi bardzo zależy, z czego bardzo się cieszę, ale nadal dobrze, że jest. Mamy go. Prawie mnie mógł dobić. Powiedzmy szczerze. Mógł mnie dobić, gdybym był nieostrożny. Okej. Teraz butelka, bo wolę nie paść od razu. I okej. Robi ten atak. To go raczej nie trafimy za bardzo. Ale będzie robił dosyć takich łatwiejszych do uniknięcia. Bez właśnie takich manewrów, to tak dopadniemy. Wszystkie robi ciągle takie, no proszę cię, gro. I znowu to samo zrobi. No, widzicie? Nie mam po prostu jak z nim walczyć, kiedy on robi ciągle to. Okej. Dobra, dobra. Mogłem tutaj niby strzelić pociskiem, ale wolę być cierpliwy, spokojny, ostrożny. I będzie unik. Tak. Tak, 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 dobra. Robi co? Okej, zwykły cios. Z wysięgnięciem. I tak, powiem szczerze, że pokonamy go, przynajmniej będę próbował go pokonać bez używania tamtego. Bez mocy specjalnej. Teraz będzie ten, na którym go nie zranię. Głównie dlatego, że jest właśnie w bardzo nieciekawym miejscu, w którym ciężko go będzie łapać. I oczywiście, mógłbym strzelić mocą, by było szybciej pewnie. Ale nie. Nie, ja to zrobię bez niej. Będzie dobrze. Okej. Wychodzi. O, teraz chciał robić pociski. Jak mi przykro. Nie uda ci się. Ha. Mamy 48 minutę. Naprawdę przydałoby się to skończyć. No, ale nie mogę. Nie mogę, po prostu nie zrobię wam tego. Nie przerwę w takim istotnym dla mnie momencie. No co to nie? Ptak rytuału śmierci? Nie wiem co to do cholery jest, ale lepiej od razu zadzwonię po wsparcie. Zanim będzie za późno. Już jest za późno. Ale okej, ma to jedną ważną dla mnie informację. Chyba jednak to nie byli oni, a ten dziwny ptaszor. Więc tak, zawalczymy z nim. Obiecuję wam, zawalczymy z nim jeszcze raz, ja go pokonam. Może. Ale przynajmniej super jest to, że... A, to jest... Tuż za nim mam... Mam punkt zapisu, że tak nazwę. Super.
ale teraz... mnie to nie interesi. Ja teraz chcę odzyskać moje 80 tysięcy runów. Głównie po to, żeby... potem nie płakać, że ich znowu nie mam. I tak, mam mojego klona, super. No tak go najłatwiej chyba nazwać, klon. I teraz tak. Strzelamy 3000, oj tak. Ten mieczek jest dobrym wyborem na tych wrogów tutaj. 1500 na cios, no. Powiedzcie mi, że to nie jest dobre. W ogóle tak przy okazji tylko takie ciekawostka, anegdota, zabawna sprawa. Okej, okay, jak robi coś takiego, to on po prostu chce się wysadzić. Jeszcze krzyczy bardzo zabójczo. Ale ciekawa sprawa. Bo nie będę ukrywał, niedawno gadałem z jednym gościem o tym, że czuję, że moje bronie są jakieś takie... no nie do końca. Że no nie czuję tej potęgi, tej siły, tego... wszystkiego, że tak... inne statystyki mają lepiej. Tymczasem dzisiaj 1500 na tych wrogach. Czujesz, że to jest po prostu stworzone dosłownie... wymarzone coś pod ten miecz. No, nie wierzę! Tak szybko! Jaka ze mnie lama. Dobra, to jeszcze raz. Tym razem spróbujmy inaczej. Mikstura, klon, a potem dopiero do bitwy. No tak... nie należy zapominać o tym, że nadal mam miksturę, która... ma super działanie, bo zwiększa mi jeszcze święte obrażenia. Jak widać, że tutaj święte są naprawdę... potężne, więc tak. Jedziemy szybko, 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 szybko po moje runy. I teraz, kiedy je mamy, to... fajnie byłoby... zejść z konia, ale bez śmierci. A to jest już, powiem wam szczerze, do przesady wredne. To, co się tu dzieje, tym razem. Piąta druga minuta. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Też chyba coraz bliżej mam z tymi wszystkimi swoimi runami punktu wyjścia, więc może jeszcze uratuję. Teraz nawet już bez konia mogę tam spokojnie próbować. Mhm, na całe szczęście. I pocisk, który oczywiście chybił, bo jakby inaczej. Okej. I atakujemy za 1800 za... oj, tak, to jest piękne. Tylko muszę go trafić. Dobra. O, nie, teraz trzeba się odsunąć. Nie, robi coś innego jeszcze. Podobny trochę do... nie pamiętam, czy to Radan, czy ktoś inny robił takie ataki, ale podobny trochę do tego. Cwaniaczek się usiadł u góry i weź tu walcz. Dobrze, że mam też takie rzeczy. Chociaż zdecydowanie. Błyskawice nie są na niego. To świętość jest jego... słabością. Dobra, udało się. Nie wiem, czy pokonam tylko jego, czy coś jeszcze, myślę tylko jego, co za mało dostałem, moim zdaniem. Kogoś jeszcze, to jej i... ucznia rytuału śmierci. O. Okej. Pokonaliśmy go, dostaliśmy jakąś włócznię, którą zaraz też zobaczę. Ale powiem wam szczerze, co mnie zaskoczyło. To nie on jest źródłem moich informacji o tym, że tutaj drży to oko. Dobra, czyli w następnym epizodzie będziemy mieli znowu coś do robienia. A póki co włócznia. Dobra. Dobra. Super. Okej. Te giganty nadal tu będą powstawać. A oko drżało tam w jednym konkretnym miejscu, więc... może gdzieś tutaj coś jeszcze się skrywa w tej dolinie. Czy coś... tutaj, w tym miejscu drży. Ale tak, z jakiego powodu drży, gdzie drży...
tak dalej zobaczymy w kolejnym epizodzie. A póki co, jak widzicie, totalnie zabiłem. I poza nagraniem już odzyskam te moje 160 parę tysięców. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.